Słuchaj. Słuchaj! 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Marysz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogi słuchaczy oraz drogie słuchaczki w piątym odcinku podcastu Słuchaj Gier który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W ostatnim odcinku podcastu wspólnie z Pawłem rozmawialiśmy o tym, jak muzyka do serii The Legend of Zelda zmieniała się na przestrzeni ostatnich 35 lat. Dlatego już teraz z tego miejsca serdecznie zachęcamy Was do przesłuchania poprzedniego oraz pozostałych odcinków podcastu. A także zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Bardzo bliska naszemu sercu jest branża gier wideo, a szczególnie wszystko to, co jest związane z muzyką oraz sound designem w grach wideo. Dlatego wspólnie z Pawem i naszym gościem specjalnym postanowiliśmy dzisiaj poruszyć temat. Ludzie re renesansu. O tym, jak trzeba być zarówno kompozytorem, i sound designerem w jednej osobie. Do rozmowy zaprosiliśmy Michała Korniewicza, z którym również porozmawiamy o jego ostatniej produkcji, Les Oasis, która była wymagającym tytułem od strony produkcji muzyki oraz sound designu. Cześć, Michał, witaj! Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. To my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. No, prawdopodobnie tak domyślam się, że jesteś teraz ostatnio bardzo zaj zajęty. Masz jakieś kilka proje projektów, mam nadzieję, że coś dzisiaj może zdradzić, może, o czym możesz mówić, ale to wszystko w swoim, w swoim czasie. Słuchaj, może zanim przejdziemy do tego głównego te tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czy mógłbyś e nami, naszym słuchaczom i słuchaczkom, opowiedzieć, czego ostatnio słuchałeś? <grych> Oczywiście, jak najbardziej, natomiast najpierw trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli chodzi o, e, o moją branżę o kompozytorów i design designerów, to pytanie nas, czego ostatnio słuchaliśmy, jest troszeczkę smutnym tematem, jest smutnym tematem dlatego, że my jesteśmy tą grupą, która w czasie pracy nie może sobie posłuchać podcastu, nie może puścić ulubionego albumu, e, czy playlisty na Spotify, która nam podpowiada jakieś ciekawostki, tak naprawdę okres kiedy ja słucham tego, na co mam ochotę, no to są albo e, wyjścia, żeby się poruszać, żeby, się, żeby pobiegać, e, albo gdzieś specjalnie na to wygospodarowany czas. E, I niestety tego czasu za dużo, e, tak jak domniemywałeś, nie mam. Natomiast przesłuchuję bardzo ciekawe albumy w związku e, z pod podtytuły, nad które pracuję. Odświeżałem sobie ostatnio e, soundtrack do serialu Czarnobyl autorstwa Hildur i tutaj nie podejmę wyzwania, żeby wymówić nazwisko tej pani, nie chcę skaleczyć. Jest to soundtrack, który bardzo dobrze jest mi dobrze znany, natomiast właśnie w ramach researchu ostatnio odświeżałem, sięgałem też po, po soundtrack z filmu Hawksow autorstwa Ruperta Gregsona Williamsona, Eee, a także potwórczość McQuayla i zarówno z, z The Love of do drugiej części, jak i inne, inne jego twory. A z, jeżeli chodzi o, o muzykę spoza em, kręgu kompozytorów muzyki growej i filmowej, to zapoznawałem się z twórczością e, Carbon Based Lifeforms. Okej, okay, to zanim oddam mikrofon Pawłowi... Powiedz mi, domyślam się, że to też było związane z twoimi projektami, nad którymi Dokładnie, pracujesz. to wszys wszystkie te, tak jak mówię, ostatnio nie, nie miałem czasu słuchać i eksplorować, yy, że tak powiem, czysto dla przyjemności yy, kierunków muzycznych, także wszystkie te, wszystkie te albumy, które wymieniłem, związane z researchem, związane z analizowaniem brzmień i, i, i zabiegów, jakie tam zostały użyte dlaczego to tak fajnie wszystko brzmi. Ja sobie poz pozwoliłem trochę ciebie poszpiegować i zauważyłem, że do dosyć dużo <grym> <poszkalkować>. robisz... <grym> tak. <grym> dużo sobie takie rozeznanie zrobiłem a, i zauważyłem, Super. że lubisz robić sobie takie jam session a razem, na, na, czasami nawet ze swoją żoną. Sądzę, że to też jest takie trochę odskoczne chyba od tego słuchania tej muzyki, żeby coś tak tylko dla siebie nagrać, może coś do e, kredensu, szafy, żeby później Oczywiście. sobie użyć. Oczywiście. Ja, ja zresztą e, no, zaczynałem przygodę jako, e, jako muzyk, po prostu. E, zanim w ogóle wpadł mi gdzieś tam zabłyszczał w głowie pomysł, że ja mógłbym z tego żyć, to traktowałem to stricte i wyłącznie jako, jako przyjemność. I lubię do tego wracać. Bardzo lubię do tego wracać, i jest to pewien zgrzyt, bo. W sensie pojawia się taki znak zapytania z tyłu głowy, bo żyjemy w dobie, gdzie ta prezencja w social mediach musi być taka ładna, wygłaskana, profesjonalna i warto wrzucać materiały tylko skończone, wymasterowane, których się możemy pochwalić, którymi się możemy pochwalić na każdym froncie. Jak najbardziej to jest zrozumiałe podejście, natomiast ja lubię wracać do tej takiej czystej radości, stworzenia muzyki, z zabawy z nią. Także można mnie przyłapać właśnie na jam session z żoną w szlafroku, jak robimy sobie medley z paru utworów. Także e, no taka, taka moja terapia od zbyt ciężkiej e, pracy. No tutaj słusznie powiedziałeś, że trzeba mieć przygotowany ten życiorys i się nim chwali, coś w stylu Made in Hollywood, bo nigdy nie tak. wiadomo, kto jest za szafy może Hazimer Zimmer zajdzie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze, dzięki Michał. Pawle, Pawle, Pawe, co tam u ciebie, bo już tydzień minął. Co miałeś okazję? Mam nadzieję, mhm. że to nie akuza Proszę, żyć to Dlaczego mi utrudniasz zadanie? Dlaczego mi to robisz? No nie będę oszukiwał. U mnie jest ciąg dalszy robienia porządków na mojej playliście Spotify. No i od tej akuzy nie ucieknę. Ja wiem. Od chyba trzech miesięcy o tej serii mówię i już chyba wszyscy mają ją po dziurki w nosie. Ale obiecuję, że to się skończy, jak przejdę jakąś lekę dragon, którą mam nadzieję w tym tygodniu już zacząć. Ale zanim do tego dojdzie, przesłuchałem sobie jeszcze raz muzykę, która towarzyszyła promocji całej gry. On został stworzony przez taki zespół. No, trudno mi powiedzieć boys bandowy, bo panowie, którzy biorą w nim udział, mają już chyba 30, może 40 lat czyli mniej więcej tyle, co bohaterowie Jakuzy, czyli Seanan Nakaze no i Yasutoka Nakata. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam nazwiska. Jeszcze jest paru e, innych artystów, przepraszam, ich nazwisk nie, wy, nie, nie wymówię. Genialny teledysk, w którym wpleciono sceny z gry, ale zamieniono modeli głównych postaci na, modeli, na modele e, piosenkarzy jest tak genialnie zrobione. Zresztą te sceny, które tam w, zostały wplecione, to jest jeden wielki mega spoiler, ale dopóki nie zagrasz tej, w tę grę, no nie zorientujesz się nawet o, 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 o co w nim chodzi. Jest to jest po prostu przepiękny, wspaniały, wspaniały, zorganizowany trailer, teledysk tak naprawdę. Ale dzięki właśnie Yakuzie powróciłem do słuchania popu, poproka i roka w ogóle japońskiego, więc Trochę na tej liście się pojawiło nowości, zwłaszcza takiego zespołu Uplift, Spice i nie tylko. Ale jeśli chodzi o takie typowo gamingowe, typowo growe, to wróciłem po chyba pół roku, może nawet ponad, do przesłuchania albumu z gry Valhalla. To jest taki wizual novel, w którym jesteśmy. Yy, nie kelnerką, Boże, jak się nazywa? Yy, os osoba stająca za barem, barmanką. Barmanką. Wiecie, co. <laughs> tak to będzie wyglądało. Które, jesteśmy barmanką w bardzo niedalekiej przyszłości i za pomocą alkoholu, drinków rozwiązujemy cudze problemy. Przynajmniej tak o sobie mówi. Yy, cała gra yy, ustylizowana na yy, takie tytuły, które pojawi pojawiały się na PC 98. No zresztą sami twórcy mówili, że dużym. Cóż, inspirowali się takimi tytułami: Blade Runner, Neuro, Neuromancer czy Ghost in the Shell, ale również Snatcherem i Police Notes, czyli grami od konami, przy których siedział sam Kojima. Sam kompozytor mówił, że jest ogromnym fanem Shin Megami Tensei, całej serii i chciał stworzyć. Muzykę łączącą w sobie wszystkie te filmy, wszystkie te gry, które znał. No i wyszedł fantastyczny soundtrack z takiego podgatunku, mikrogatunku, jeśli tak mogę powiedzieć, muzyki elektronicznej, Wapro Wave. To jest soundtrack, który widziałbym, a nawet usłyszałbym w cyberpunku, w ogóle w jakiejkolwiek grze sci-fi i cyberpunkowej. Jeśli ktoś tego nie usłyszał. Ja naprawdę polecam. Album jest dostępny na Spotify, można posłuchać. Eee, można się przy tym albumie naprawdę wychillować To tyle ode mnie. Mario, twoja kolej. No to słuchaj, no ja um, u mnie to się trochę niewiele zmieniło. To znaczy znowu mam jakieś takie trzy pozycje. Ostatnio to były dwie. Eee, w związku z tym, że no, teraz ogrywam Brave Default w O to... ja ci zazdroszczę bardzo. <laughs> Oj, bardzo dobra gra. Bardzo dobra ale o której nie będę teraz się, za bardzo po, się wypowiadał. Zostawimy sobie może to kiedyś na inny odcinek podcastu, ale wróciłem do pierwszej ścieżki dźwiękowej Brewi Defoe, prawie chyba sprzed 13 lat. I no i teraz dwójka, autorem autorem muzyki jest Yasuo Kamanaka, czyli tak zwany Revo. I to są dwie ścieżki dźwiękowe, bardzo ba barwna e, muzyka nastawiona na elementy J-rocka, troszeczkę jest tam instrumentów, bym powiedział, folkowych. Tam dużo fletu o, używa i, i, i takich instrumentów, można by powiedzieć, nawet z pseudo średniowiecza, takich średniowiecznych. No, dużo to, takich to, klasycznych no, instrumentów. Tak, dosyć kl klasycznych. Y jakby jacyś tra duży grali, tak? No ale tutaj zbliża się premiera pewnej gry Narita Boy. Taka stylistyka nawiązująca troszeczkę fabułą, bym powiedział, do lat 80. pokroju filmu Tron. Czy, czy co tam jeszcze takiego było, jeżeli chodzi o popkulturę? W każdym razie. Jest to stylistyką, jeżeli chodzi o grafikę. No to by, można by powiedzieć, że to jest taka 16-bitowa gra, ale no wiadomo jak teraz te współczesne 16 e, 6-16, takie, takie chip hmm, tunowe czy klasyczne takie, takie gry nawiązujące stylistyką i sprajtami, chociażby do e, gier pokroju Metal Slack to wiemy jak to, jak to kiedyś wyglądało i no, muszę przyznać, że sama gra i jak muzyka zwróciła moją szczególną uwagę autorem jest, kompozytorem jest tej muzyki to jest Salwiński i to jest totalny sinway Sinway, ale w dobrym słowa, słowa tego, tego zna, zna, znaczeniu. Chociaż wiemy, że o, Michał się może też z tym zgodzić: że wiem, że od, wie, od kilku, jak nie od dekady, jesteśmy zalewani taką, taką muzyką. Czy to w grach wideo, czy chociażby na, na YouTube jakieś albumy można znaleźć, tego jest mnóstwo. I czy ona jakoś się będzie różniła od tego, co dotychczas słyszeliśmy? Sądzę, że na pewno coś się pojawi, co nie wiem, zwróci na nas, zwróci na nas szczególną uwagę, ale o tym, tak jak powiem, może kiedy pojawi się gra, i opiszemy, opiszemy to już w samej, w samej recenzji. Dobrze, Michał, no, przejdźmy może do tego głównego tem, te, tematu, tak? O którym czyli. Te, te osoby, czyli ludzie renesansu, tak, o tym jak trzeba być zarówno kompozytorem i sound designerem w jednej osobie. Ale jeszcze zanim mi odpowiesz i Pawłowi na te pytanie, powiedz mi, jak się Twoja kariera zaczęła, Twoja przygoda z muzyką? O, to kariera czy przygoda z muzyką? Bo przygoda. To dwie, Ale wiesz, do... przygody do kariery, o może to Dokładnie. Tak by nie nie? Bo był, był, był moment, gdzie to się. Z, yy, czy dalej przygodą jest, natomiast kiedy ten moment kariery się zaczął, się zaczął oczywiście znacznie później niż przygody. Przygoda się zaczęła w. Yy... W dość niezwykły sposób. Ja nie pochodzę ani z rodziny, gdzie były głębokie tradycje muzyczne, ani nie zostałem wysłany do szkoły muzycznej. Nikt w pobliżu, w moim najbliższym otoczeniu muzykiem nie był. Także ja żyłem obok muzyki przez długi czas. Natomiast w wieku lat 15, jak byłem w pierwszej klasie liceum, przyśniło mi się, że grałem na gitarze i był to. Przemiły, przepiękny sen, po którym obudziłem się z bardzo dużą dawką entuzjazmu, sprawdziłem, ile pieniędzy miał w, miałem w portfelu. Miałem bodajże 180 zł, mniej więcej tyle kosztowała moja pierwsza gitara i od tego się zaczęło. Zacząłem sobie od, e, od brzdąkania, natomiast z perspektywy mogę stwierdzić, że moja droga od początku była nastawiona. Na to, że będę kompozytorem, a nie nikim innym, po prostu dlatego, że byłem cholernie leniwy. To znaczy, jak brałem instrument na kolana, to była dla mnie przerwa. Nie miałem najmniejszej ochoty uczyć się skal, uczyć się porządnego palcowania. Do tego stopnia, że nie miałem ochoty uczyć się coverów. Poza tam, oczywiście, jakimiś tam paroma wyjątkami. Natomiast od momentu, kiedy ja poznałem pierwsze cztery akordy, to jak brałem instrument na kolana, to próbowałem sklecić coś swojego, bo kosztowało mnie to. Mniej energii e, niż nauka, i naśladowanie, które było w innych aspektach mojego życia w tym czasie. E, i, i dość mocno działałem jeżeli chodzi o dziedzinę matematyki i fizyki e, grałem w koszykówkę w Śląsku na wysokim poziomie, gdzie byłem 6 lat na treningach i potem wszystkie miałem ochotę odpocząć e, i, i po prostu od zawsze z, z najpierw z gitarą, potem z innymi instrumentami tworzyłem własne rzeczy e, natomiast kiedy to się zaczęło przeradzać w karierę, dość nieświadomie w 2011 roku, kiedy Mój przyjaciel Jan Zając, który był wtedy montażystą do takiego filmu tworzonego przez Centrum Kultury Agora we Wrocławiu, to był film na zakończenie locznych warsztatów prowadzonych dla, dla różnych ludzi z branży filmowej. Oni się na koniec dzielili rolami, rolami, kręcili film, natomiast nie mieli tam nikogo od muzyki. Ja zostałem poproszony. Przez niego, żeby tę muzykę może wpaść i napisać. I to była pierwsza muzyka, jaką napisałem do obrazu, no i później drobnymi kroczkami, poszło dalej. Także tak, tak, znaczy tak, to, to, tak to w skrócie to dosyć, wyglądało. Jest to dosyć niezwykłe, bo w większości osób muzyków, których ja znam, kiedy Mieli początki z muzyką tak jak ty, tak? Czyli złapali za gitarę i zaczęli coś, coś pogrywać, coś plunkać, no to mówili, że zostanie, zostanę muzykiem, albo będę robił koncerty i tak dalej. A u ciebie to poszło raczej. W... Troszkę inną stronę. Tak, natomiast to, e, tak jak ja powiedziałem, ja teraz z perspektywy widzę, dlaczego to poszło, ale oczywiście ja na początku i zresztą też grałem koncerty i też, e, i, bo to jest, nie, nie za bardzo sobie człowiek zdaje sprawę, że łapiąc za gitarę, to nie jest pierwsza myśl, że zostanę kompozytorem, by dopisał e, orkiestry orkiestry, i różne inne dziwne rzeczy, bo jeszcze się nie ma o tym pojęcia, ale patrząc z perspektywy, no to, to ta, ta ścieżka była przede mną, ja tylko ją musiałem zauważyć. Hmm. To. Podobną, podobną ścieżką podążał też no, Nobu Amatsu, czyli japoński kompozytor, odpowiedzialny głównie za muzykę do cyklu gier Final Fantazy. I on, pamiętam, kiedy. Bo on też nie, nie, ma, on nie ma żadnego wykształcenia muzycznego. I pamiętam, że on zaczyna coś tam grać na, na klawiszach, o fortepianu, ale za bardzo mu to nie wychodziło. I, I finalnie to się skończyło na tym, że jego dziadek miał gitarę i miał taką. Chyba wychodził taki magazyn w Japonii, że co jakiś czas jakieś tam się pojawiały różnego rodzaju opalcowania, akordy, i on się zaczął samemu uczyć na, na tej gitarze. Zaczął się interesować tą muzyką, zresztą chyba to się później przyrodziło w jego miłość do rocka progresywnego, czy chociażby twórczości Johna Altona, bo to jest jego ulubiony mu muzyk, który zresztą też go zainspirował później do grania na klawiszach. Tak więc ja, ja Cię w pełni rozumiem, bo ja miałam podobną sytuację. Ja, na, z kole, ja, ja z kolei tam miałam taki epi, epizod, że w pewnym momencie sam też zacząłem uczyć się gry na, na instrumencie, się zapisałem do szkoły, do szkoły, do szkoły prywatnej. Ale okej, okay, jakby też rozumiem tą ścieżkę, którą, którą obrałeś. Powiedz mi, jeżeli chodzi o ten temat, który byśmy dzisiaj. Co zarazem z Pawłem mieliśmy na myśli, że trzeba być takim, taką osobą renesansu dzisiaj, czyli oprócz jakby pisania tej, tej, tej muzyki, czy chociażby tworzenia tych dźwięków, o, sam jak zauważyłeś, te studia nie, nie, niezależne czasami nie, nie mają takiego budżetu, które, który pozwala im. Żeby zatrudnić osobę, która jest tylko i wyłącznie kompozytorem i też jest osoba odpowiedzialna tylko i wyłącznie za sound design. Ewentualnie mnie możesz wyprowadzić z będu, ale zazwyczaj to się sprowadza do tego, że to są jakieś tam małe grupy ludzi, nie wiem, pięciu, dziesięciu pasjonatów i... To samo też było w latach 80. jak niektóre studia japońskie zaczynały, tam było 5-7 osób i nie było nawet takiego nazewnictwa, jak kompozytor muzyki do gier, tylko kogoś brali, kto uznał, że esłaj, chcesz przygotować dźwięki, tak. Zmierzam, w, w, Polsce, w Polsce było podobnie, pamiętaj. Bo tak, były takie tak, zespoły pod osoby, i tak. już wcześniej wspominałem o Adamie Skorupie, który no, dzisiaj jest kompozytorem muzyki, no, ale wcześniej był, yy, no cóż, nie dość, że tworzył muzykę, to jeszcze grafikę, to jeszcze programował, więc był takim człowiekiem orkiestrą. Czyli tam jedna osoba była do kilku zadań tak naprawdę. I ja myślałem, że po tych latach to się coś zmieni, że branża growa ulegnie profesjonalizacji trochę większej. No i można zauważyć, że te duże studia, okay, mają fundusze i mogą sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić samego tylko kompozytora, który będzie zajmował się tylko tworzeniem muzyki, ale jednak jesteśmy w takim, na takim etapie, że powstało dużo studiów niezależnych albo są osoby, które samodzielnie tworzą grę i no cóż zatoczyliśmy to trochę koło i też znajdą się tam osoby, które zajmują się wieloma rzeczami patrz przykład Toby Fox, czyli twórca Undertale No i pytanie właśnie Michał z, tw z twojej perspektywy, czy to jest dobre? Złe? Już, już mówię po pierwsze, to ja bym chciał was wyprowadzić z błędu. Nie trzeba absolutnie pod żadnym kątem być jednocześnie kompozytorem i sound designerem. Jest to jedna ze ścieżek wejścia, jak słusznie zauważyliście. Nadal, tak jak w latach 80., są małe studia i one, e, tak jak Paweł tutaj słusznie zauważyłeś, to nie tyczy tylko się podziału kompozytor-sound designer. Są osoby, które jednocześnie programują i robią UI, które jednocześnie robią koncept arty i piszą historię do gier, które jednocześnie robią i zajmują się level designem, i jeszcze pomagają przy programowaniu. To przy moich zespołach jest jak najbardziej naturalne. Nawet rok temu, kiedy my z trójką znajomych yy, siadaliśmy i dubaliśmy jakiś po godzinach swój mały projekcik bardziej dla zabawy niż dla czegokolwiek innego, to każdy z nas zajmował się działkami, którymi się na co dzień nie zajmuje. Ja się zajmowałem podstawą, jeżeli chodzi o programowanie w blueprintach na przykład, bo mnie to interesowało. Kolega, który robi UI, zajmował się shaderami, bo go to interesowało. jest to fajna odskocznia. Także przy małych zespołach zawsze będziemy mieli tę interdyscyplinarną, interdyscyplinarność większą. Idąc w drugą stronę, no to okej, okay, mamy kompozytora i mamy sound designera, no dobrze, ale przydałby się jeszcze technical sound designer przydałby się prawda, kompozytorowi, może aranżer, może orkiestrator, na pewno by się przydał inżynier od miksu, inżynier od masteringu. Tych rozbicia dalej, tych stanowisk jest coraz więcej. Im będziemy mieli większe studio, tym będziemy mieli większe rozbicie z tych stanowisk, im będziemy mieli mniej, mniejsze studio, tym to się ba będzie bardziej scaliło. Także yy, jak najbardziej ja uważam, że doszło do profesjonalizacji tego game devu w Polsce, bo e, tak jak porównujecie to z latami 80. z, z latami Adama Skorupy, e, kiedy on zaczynał, no to trzeba było wejść jako człowiek na białym koniu w projekt i robić całe audio i pewnie pomagać przy czymś innym, bo za bardzo nie było e, nie było jak tego inaczej zrobić. Teraz dalej jest to fajna, fajna ścieżka, bo tak jak mówicie, dużo studiów i tutaj albo możemy poszukać sobie, jeżeli my na przykład jesteśmy kompozytorem, to szukamy sobie kogoś, e, kto akurat jest w jednej już w Polsce, już się parę szkół otworzyło i uczy się sound designu, albo chce po prostu wejść w sound design w grach. Łączymy się, że tak powiem, w parę i sprzedajemy się w pakiecie. Szukamy studiów, których, których możemy udźwiękowić. Po prostu to jest mniejsza... E, Mniejsze wyzwanie dla studia, mniej pracy, mniej znaków zapytania, jeżeli mamy jednego człowieka, który zrobi wszystko. Także rzeczywiście jest troszeczkę łatwiej, szczególnie to się tyczy kompozytorów, nie w drugą stronę zazwyczaj, bo to kompozytorów jest największy przesyt w branży i najwięcej osób próbuje do niej wejść, nie do końca wiedząc, z czym to się je, jak to będzie wyglądało. Yy, także sound designerom jest, yy, jest nieco łatwiej, jeżeli robią tylko sound design. Yy, yy. Znaleźć, znaleźć pracę. Natomiast na tym etapie już jest naprawdę sporo stanowisk w Polsce, które, które są stricte dla design designerów. Dla kompozytorów jest ich nieco mniej, ale już jak najbardziej takie się pojawiają. Rzadko na etacie dalej, bo to już potrzeba naprawdę dużego teamu, żeby kompozytor był potrzebny na etacie. Natomiast już masa masa studiów zdaje sobie z tego sprawę, że to nie muzyka stokowa jest odpowiedzią, tylko właśnie zatrudnienie kompozytora i szukania tej tożsamości muzycznej, gry żeby rzeczywiście jakaś się pojawiła i była charakterystyczna. To ja może też doprecyzuję te pytanie, bo, bo ja na przykład tak sądzę, że ben, mając jakby tą um, wiedzę zarówno z pisania, pisania muzyki, ale też tworzenia dźwięków, to nam pozwala troszeczkę też rozumieć i w przypadku, tak jak Ty powiedziałeś, o skupmy się może teraz o tych, przy tych dużych teamach, To jeżeli ktoś jest audi audio co w Polsce sądzę, wyprowadź mnie z błędu, sądzę, że to jest dalej, chyba, bardzo taka, mm, bardzo mały jest takich stanowisk w Polsce, gdzie. Nie ma. No, jest w ogóle. Arkadiusz, takich Arkadiusz, Z, pr ta z no. prawdziwego, ale. Arek pisze muzykę. Z prawdziwego zdarzenia, audiodyrektor, tak jak jest rozumiany najczęściej na Zachodzie, to jest po prostu osoba, która ogarnia całość produkcji. Audio wszystkich pipeline'ów i czuwa piecze, natomiast sama, sama nie tworzy. Oczywiście tu jest kwestia nazewnictwa, bo na przykład teraz mi nazwisko wyleciało z głowy, ale na przykład audio director Obsidianu też, pi, też pisze muzykę, też jest kompozytorem, więc tak jak Arek, to jak najbardziej można go tak nazwać, ale tak, tacy, tacy audio directorzy, tak powiem w pełnym tego słowa, czy Ben Meadbo czy, czy Lydia Andrew, z, um, która pracowała, ta z Nadasa, Synami ostatnimi. To są po prostu audio którzy już żadnych asetów, czy to dźwiękowych, czy muzycznych, nie tworzą i trzymają pieczę nad całością, i takich w Polsce na dzień czyli dzisiejszy ja nie ma. mamy jeszcze. takich y, ludzi orkiestry, można powiedzieć. Czyli zajmują się, czyli mamy takich ludzi Dosza? orkiestry, czyli jednocześnie mają ludzi pod sobą, ale jednocześnie sami muszą tworzyć. Tak, tak. To jeszcze, no. Znaczy muszą, nie muszą. no... Ale przypuszczam, że lubi po prostu i chce i ciężko by mu było powiedzieć przestań pisać muzykę, zajmij się tylko byciem audiodyrektorem. Nie no, e... ja, ja się z tobą zgodzę, bo ja, mhm. jest też taka osoba w Sony Computer Entertainment, która jest odpowiedzialna za te wszystkie ścieżki dziękuję. m.in. Gozy Tushima ostatnio, God of War i tak mógłbym wymieniać, wymieniać, wymieniać i moim zdaniem to jest chyba problem faktycznie tego nazeznictwa, że u nas się troszeczkę tak chyba... Um, w, nie wiem, wpisaliśmy sobie to, że Audio Director to od razu to się kojarzy, że to jest osoba jest komponuje, tak? Zajmuje się też grupą sound designerów i teoretycznie ogarnia jeszcze te inne inne jakby działki związane, tak jak tu powiedziałeś, Przygotowa mm -hmm. No to nie, to tutaj, to tutaj audio director jakby, w, że tak powiem, w job description nie ma nigdzie wpisane, że, że, że trzeba komponować, bo to są albo osoby wychodzące, ale to są tak, to są albo osoby, które były kompozytorami i albo dalej są już są audio, audio ale da ciągną obowiązki kompozytora, albo z drugiej strony, były sound designerami, są audio ale jeszcze gdzieś tam ciągną obowiązki sound designerskie, no ale nie zawsze. Bardzo często jest tak, że już po prostu nie ma czasu, nie ma mocy przerobowych, tak jak się ląduje w takiej maszynce jak Ubisoft, e, czy jak DICE, e, tak, te, te dwa nazwiska, które przytoczyłem i, i, i w tym momencie trzeba tą machinę całą ogarniać, to na tworzenie stricte, e, stricte twórcze, stricte asety już po prostu nie zostaje Jeszcze, czasu. przyszła mi taka, takie nazwisko Tilman Silesko, to jest pochodzenia, kompozytor pochodzenia niemieckiego, ono, Założycielem Dynamedion jest studia, które jest nas dosyć bardzo znane w Europie, jeżeli chodzi o sesje nagraniowe orkiestr symfonicznych, i oni też się zajmują sound designem. I zresztą byli odpowiedzialni za nagrywanie muzyki do Wiedźmi na trzy dziki gon przynajmniej tam tematu głównego, i chyba kilka orkiestrowych partii. I jeszcze tak sobie myślałem, bo cały czas gdzieś tam przytaczamy czasami tego Arkadiusza Rejkowskiego, ale też jeszcze jest Marcin Przybołowicz, który jakby popatrzymy na, może to jest też dobry przykład cyberpunk, to on tam na przykład specjalnie dużo chyba nie komponował, bo był odpowiedzialny za tą sferę związaną z utworami do radiostacji gdzie on ogromny research zrobił, znalazł grupę popularnych, mniej popularnych artystów i razem z nimi oni specjalnie napisali od samego początku do końca utwory, co na przykład jak porównamy to do serii GTA, gdzie zazwyczaj tam były wykupione te lic licencyjne były utwory, to cy ten Cyberpunk nowy 2077 to no to można uznać, że to jest jakiś taki trochę fenomen, tak? Bo chyba nikt wcześniej czegoś podobnego nie znaczy to oczy oczywiście, to, to bez dwóch zdań, tu Marcin wykonał po prostu gigantyczną robotę, jeżeli chodzi o logistyczne spięcie tego wszystkiego i tu czapki z głów z każdej strony. Natomiast Marcin jest music directorem w CDP. -ie. To znaczy, że wszystko co muzyczne mu podlega, natomiast on sound designu już nie rusza. To też o, trzeba to zgraniczyć. To, to, mhm. to, też nie so, to jest, jest taka pauza, mhm. teraz bym powiedział, że dobrze nie, nie jest odpowiedzialny za jakby za dźwięki, ale na przykład w ostatniej rozmowie z Arkiem mm, mieliśmy coś takiego, że Arek znając dobrze ten zespół i, i mając doświadczenie, bo on też był kiedyś sound designerem, zresztą ma jakąś tam też wiedzę, to, to, to mu pozwoliło. E, Wiesz, ta wymiana myśli, ta cały proces kreatywny w tworzeniu muzyki do, do The Medium, to mu... Nie wiem, czy mhm. miałeś... Nie, no słuchaj, to w ogóle to, to, są, to są nie... Żebyśmy mieli jasność. Fakt, że ma się doświadczenie sound designerskie podczas bycia kompozytorem i odwrotnie, mając doświadczenie jako kompozytor, będąc sound, będąc sound designerem, to jest nieocenione doświadczenie. Jeżeli chodzi o kreowanie własnych brzmień i szukanie eksperymentów w tej muzyce, doświadczenie i warsztat sound designerski przydaje się ogromnie. Tak samo z punktu widzenia sound designerskiego, jeżeli chodzi o znalezienie emocji w dźwięku, o, o granie bardziej właśnie w tę stronę, nie tylko techniczną, a emocjonalną i przede wszystkim dogadywanie się z drugim departamentem, to są rzeczy, które ogromnie na siebie wpływają. I akurat w Polsce i Marcin, i Arek, tu obaj, i Adam, którego w, w całym a trójka, którą do tej pory wspominaliście, ze mną włącznie, my wszyscy mamy doświadczenie w jednym i drugim. No i powiedz mi, czy to na przykład ci nie pozwoliło troszeczkę płynnie albo, płynnie albo ułatwiło ci pracę przy niektórych projektach z racji tego, że. bo też wiem, że bardzo dużo nagrywałeś dźwięków do LAS OASIS, o którym za chwilę koniecznie musimy powie po powiedzieć, bo to jest mało kto tym mówi. Ale to jest dla mnie strasznie taki niedoceniony projekt pod kątem. To znaczy, że nikt o tym za bardzo nie mówi. To znaczy, o twojej muzyce nic nie mówi, a szczególnie nic nie mówi to, co, co ty to zrobiłeś z sound designem w tej grze. Ale to może z, za chwilę. I to na przykład, bo cały czas myślimy o tym, czy faktycznie w, warto skupić się na tych dwóch działkach, to znaczy pozyskać tą wiedzę i komponować tą muzykę i też zarówno. Mieć tą wiedzę na temat self-designu, bo to gdzieś w przyszłości nam przy jakimś dużym czy średnim pro, projekcie pozwoli nam troszeczkę, nie wiem, lepiej wejść w, te, w, w proces tworzenia mm, tej, tej gry. Słuchaj, Mariusz, to jest, to, to jest tak, że będąc. Strzelmy, że będąc sam designerem, warto mieć pojęcie o muzyce, o kompozycji, ale warto też mieć pojęcie o animacji, warto mieć pojęcie o Concept Arcie, warto mieć pojęcie o level designie, warto mieć pojęcie o programowaniu. Jeżeli którąś z tych a najlepiej wszystkie dziedziny, jesteśmy ich ciekawi, zgłębiamy, wiemy trochę o tym, nie musimy być ekspertami w tych dziedzinach, ale wiemy jak, jak wygląda ten pump, pipeline, jak ci ludzie pracują, co dla animacji jest ważne, co po kolei się dzieje, jakich narzędzi używają. To wszystko, zrozumienie tych wszystkich aspektów pomaga nam ogromnie. Często, jeżeli chodzi o technikalia, to bardziej sam designerom niż kompozytorom, ale kompozytorom również, jeżeli wiemy, jak przebiega level design, jak z punktu widzenia questów te emocje się rozkładają i jak level design je wspiera, to możemy w lepszy sposób zaplanować, jak nasza muzyka adaptatywnie będzie się zmieniać w odniesieniu do levelu. Wszystkie te rzeczy, oczywiście, są design, kompozycja są sobie bardzo bliskie i wpływają na masie innych płaszczyzn na siebie pozytywnie. Natomiast im głębiej wejdziemy w każdy aspekt tworzenia gier. Tym lepiej będziemy tworzyć czy to muzykę, czy to dźwięk. Tak, tak, nawet Olivier Der w jeden chyba ze swoich pan, e, pa, paneli, bo to jest, taka, to jest taka osoba, która lubi w, wkładać patyk do mrowiska mm -hmm. i zadawać tru, trudne pytania. <laughs> Czasami nawet przesadnie trudne, ale to jest chyba też o tym. On chyba też o tym powiedział, że warto po pierwsze współpracować z zespołem. To znaczy. To nie ma być na, tylko na zasadzie ok wyślijcie mi jakieś tam powiedzmy, mm, referencje komcy, jakieś koncepcyjne, albo pierwsze jakieś grafiki, które pozwolą wejść w ten projekt i ja się zamykam na dwa miesiące i komponuję tylko muzykę. Nie, to się to się, to się, to się nie sprawdza. To się nie sprawdza. No, no, tak, ona, tak jak także trzeba poznać się z tą, z, z tą całą, z całym, z całym zespołem, zacząć z nim współpracować, grać nawet w tą, w tą, w tą grę. Tak. Koniecznie. Bez grania w grę to można trzeba zapomnieć ta, o, o komponowaniu do. Czyli współpraca level designer a kompozytor, czyli w ogóle jakieś, jakaś jedna wielka abstrakcja dla kogoś, kto nie wie, jak powstają gry. To przypomniała mi się przecież seria Hitman, gdzie level designer jest na najwyższym poziomie i Jasper wielokrotnie mówił, że jeśli tworzy muzykę, to przede wszystkim chce wiedzieć, jak plansze w Hitmanie są e, wykreowane. A to, prostu, a to jest po prostu mistrzostwo. Dokładnie stworzyma. tak. Oni tam muszą naprawdę level design e, m, ustawić na najwyższym poziomie, żeby po pierwsze gracz nie zgłupiał, po drugie, żeby miał jakieś pole możliwości, ale też daje popis możliwości również dla samego kompozytora. Tak, jak najbardziej. Ten, ten, tak naprawdę te, te, te drzwi do popisu otwierają się dopiero wtedy, kiedy dobrze znamy grę, kiedy, kiedy ją ogrywamy. Yy, my musimy sobie też sami robić za QA, za quality assurance. Nikt nie zauważy, że ta muzyka nie zmienia się dokładnie w taki sposób, jakby mogła. To wszystko wymaga. Węgrycie. Tak, tak, jeszcze, że dźwięk się nie odpalił, to jeszcze, jeszcze nam QA wyłapie, ale że tonacja w tym miejscu się nie zmieniła, albo tutaj nie wjechał podkład perkusyjny, jeszcze dodatkowa linia perkusyjna, a powinna, to już są rzeczy, które, które na etapie produkcji tylko kompozytor wyłapie, więc przy bardziej skomplikowanych, przy bardziej złożonych projektach tę grę po prostu trzeba sumiennie ogrywać. To idzie bardzo dużo czasu na to, ale to jest klucz do, do zrobienia muzyki, która rzeczywiście będzie żyła razem z grą i tam, i tam się działa. Oj, coś mówię, Michał, że musimy Ciebie kolejnym razem zaprosić i ba, dokończyć ten temat. <śmiech> <śmiech> Bo to jest... To jest... Dlacz, dlacz, ja się cieszę, że o tym rozmawiamy i tak szczerze i otwarcie, że też nam tutaj punktujesz, co jak trochę źle myślimy z, z panem, ja bo źle. to też jest ja bardzo, bardzo, bardzo ważne, ja że uświadamiasz. <śmiech> 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 Dobrze, to ja źle myślałem. Dobra. Tak więc ja się cieszę, że ty o tych rzeczach mówisz, bo to też jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy, bo oni dotychczas na pewno wcześniej nie wiedzieli o tym, jak to jak to, jak to, ta cała machineria działa, i można byłoby na to dużo, kilka odcinków podcastów, na dobrą sprawę po, po, poświęcić. Jakby kończąc tylko taki wątek tego, tego tematu, bo wiesz, ja mam takie pewne obawy, jak na przykład miałem kiedyś taką okazję współpracować z, z osobą, która mi powiedziała, że on. Nie lubię jak na przykład je, jak jest mastering jakiegoś soundtracka, albo na przykład nawet nie soundtracka, ale muzyki, która ma zaraz być zaimplementowana do gry, to zazwyczaj kompozytor sam to robi, zamiast to zlecić specjalistowi. I to właśnie też do, zmierzam do tego, czy czasami, właśnie będąc tym kompozytorem, i sami sobie. Słuchaj, Słuchaj, to jest kolejny szeroki temat, bo miks mix muzyki w grze, a miks muzyki, mastering muzyki na Spotify czy na, na album fizyczny to są dwie zupełnie różne rzeczy. Miks w grze, biorąc pod uwagę wszystkie sefiksy, które się dzieją dodatkowo, nierzadko dialogi, które są na górze, e, musi być dynamiczny, musi być zrobiony w silniku i nie da rady po prostu wziąć specjalisty, tak jak ja współpracuję na co dzień z Kamilem Biedrze Życkim, który jest świetnym gościem, ma świetne ucho i zajmuje się miksem i masteringiem moich numerów, które trafiają e, potem na Spotify czy sieci e, gdzie indziej. E, natomiast jeżeli chodzi o numery do gier, to miksem zajmuję się ja. E, ideałem niejako jest takim, że bierze się komputer już z gotowym, w sensie dalej z grow z, z edytorem, nie ją się do pro profesjonalnego studia. Odpala się tą grę i siedzi się ja z Kamilem Biedrzyckim, czy ktokolwiek inny, z, po prostu z, z inżynierem masteringu, któremu ufa. I razem się siedzi i na żywo tę grę miksuje. Nie tylko, nie tylko muzykę osobno, jako przesłane, traki odsyła i je wrzuca do gry, tylko po prostu wykonuje się miks gry, bo to jest jednak zupełnie inaczej żyjący organizm. Tak, to jest inna para koloszy w 100% tak się zgadzam. Czyli to jest jakby dobry temat na, na kolejnym nasze. nasze oczywiście, oczywiście. Koniecznie. E, dobrze. Michał, zanim jeszcze przejdziemy do Twojego ostatniego projektu, mógłbyś nam opowiedzieć, z jakiej potrzeby powstała grupa Warsaw Game Audio? <śmiech> <śmiech> oczywiście, z wielką przyjemnością. E, Warsaw Game Audio to jest stowarzyszenie specjalistów audio w Polsce. E, które teraz o, mogę rzucić okiem na naszego Discorda? Nie wiem, czy zobaczę, ile nas tam jest. E, musicie mi dać sekundkę. No jest powyżej, już się zbliżamy do 70 osób, i to są wszystko osoby, które e, w ten lub inny sposób pracują w audio w polskiej branży gier. Niektórzy już na stałe i z tego żyją, niektórzy dopiero zaczynają, gdzieś tam próbują tworzyć pierwsze gry. Natomiast e, to wyszło z inicjatywy mojej i mojego drogiego przyjaciela Dawida Miki, który jest teraz sound designerem, świetnym sound designerem, pracuje teraz w Flying Wild Hogach i tam cudowne rzeczy i Michała Jankowskiego, którego Dawid chwilę wcześniej poznał, to było mniej więcej 3 lata temu, ja wtedy pracowałem pod Techlandem w warszawskim studiu Ice Flames. I brakowało nam wymiany wiedzy, brakowało nam tego, że czasem ścieramy się z jakimś problemem w internecie, nie zawsze jest jeszcze na to odpowiedź, bo narzędzia audio rozwijają się w takim tempie gry, rozwijają się w takim tempie, że często jeszcze nic się nie pojawiło na ten temat. Często to są problemy dla bardzo specyficznej, specyf specyficzne dla gatunku gry, nad, którymi, nad którym pracujemy, i nikt za bardzo nie miał problemu, który można jeden do jeden odnieść. Także brakowało nam. Takiej osoby, z którą można usiąść i porozmawiać na ten temat, więc wymyśliliśmy, że we wtorki wieczorem co dwa tygodnie będziemy się spotykać we trójkę i sobie o tym opowiadać i, i, i wspierać się jakoś nawzajem. Yy, pomysł był oczywiście, że to się będzie jakoś powoli rozrastało, natomiast yy, przekroczyło nasze oczekiwania. Rozwój jest organiczny, WhatsApp Game Audio nie jest nigdzie. Reklamowane, nie zapraszamy. Tutaj ludzi, tutaj trafiają do nas ludzie wyłącznie, wyłącznie z polecenia, wyłącznie zapraszani i wpuszczani do środka przez innych członków. Natomiast organizowaliśmy już oczywiście przed pandemią, no bo teraz to wszystko padło przy okazji Digital, Dragon, Digital Dragons i przy okazji Gaming Dusty Conference, e, ja miałem okazję organizować roundtable fizyczne, organizujemy sobie też teraz Discordowo. E, czasem większe, czasem mniejsze spotkania, plus oczywiście wymieniamy się. Ile wlezie wiedzą, przerzucamy problemami, rozmawiamy o wszystkim, jak leci. Włącznie z zarobkami, gdzie tej pracy szukać, jakiej szukać, czego unikać i ile za to wszystko brać. Także tak pokrótce no to... się pokrótce Warsaw Game Audio się prezentuje na dzień dzisiejszy. E, tak, więc zachęcamy z Pawłem do jakby co, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, a zaczyna swoją karierę. W branży, jako kompozytor, bądź cały designer, lub na innym stanowisku związanym z, dź, z dźwiękami, no to sądzę, że tutaj zachęcamy i Michał się, chyba też pod tym podpisujesz. Oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś, hmm. ktoś działa w branży, zaczyna działać w branży, jeszcze go u nas nie ma, to proszę jak najbardziej mnie znaleźć, czy na Discordzie, na Facebooku, na Twitterze, wherever i napisać i się odezwać. Swoi. Zain, już, już dosłownie ostatnie pytanie, zanim przechodzimy do Twojego projektu, bo o tym du dużo będziemy rozma rozmawiać. O tym projekcie niedawno, a czy niedawno, w tamtym roku, a pod koniec tamtego roku, pokazano możliwości silnika Unreal Age 5. Powiedz mi, jak myślisz, co ten silnik da, jakie da możliwości kompozytorom i sound designerom? Znaczy to jest tak, że Unreal od. Um, nie chcę skłamać, od trzech lat, od czterech lat, w, od momentu jak Aaron McLaren przeszedł do, e, do zespołu i rozpoczął pracę nad nowym silnikiem audio, e, to Unreal zrobił ogromny krok. Ogromny krok naprzód, e, sus bym nawet powiedział. E, to jest bardzo dobre pytanie wprowadzające do Last Oasis, bo tam i cały system muzyczny, i cały sound design stoi właśnie na gołym Unrealu. E, bez middleware'a. E, z gier, które i wy i słuchacze pewnie mogą kojarzyć, które są świetnie brzmiące, a stoją też na gołym Andrylu, na nowym silniku, to na przykład Hellblade e, też jest zrobiony e, na nim. E, w tym momencie Team Audio Arona się rozrósł całkiem pokaźnie. E, Featury idą naprzód w bardzo dobrym tempie, działa to coraz sprawniej. W kwietniu zeszłego roku, przepraszam, nawet nie zeszłego, tylko 2019, już to, to szybko mi czas ucieka przez pandemię, e, pojawiło się pierwsze rozwiązanie, które tak naprawdę umożliwiało pisanie fajnej muzyki, adaptatywnej, jeżeli chodzi o warstwy wertykalne i horyzontalne i synchronizowanie ich w Unreal, to był TimeSynth. Teraz został on parę miesięcy temu um, ogłoszony Quartz, który jest um, bardziej zaawansowanym systemem, który już będzie, będzie wspierany w tym nowym silniku, także już bez rozwodzenia się na, na ten temat Quartz z przyszłość, jeżeli chodzi o komponowanie muzyki adaptatywnej w Anneralu. Yy, materiały Dana Reynoldsa w tym momencie najszerzej opowiadają o temacie i jeżeli ktoś jest ciekawy, to polecam się zapoznać, bo są to bardzo ciekawe rzeczy. To żeby się teraz nie rozwożą, rozwodząc, bo wiem, że można byłoby podcast na ten temat poświęcić i to trzeba o tym pomyśleć, Pawle. Mhm. Jest zapisane. Sądzisz, że faktycznie to jest przyszłość, jeżeli chodzi o konsole i nowe... Jeżeli no, chodzi o Unreal. Jeżeli, ja nie, 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 absolutnie, żebyśmy się nie zrozumieli. Ja nie twierdzę, że Quartz zastąpi Uaisa i F Moda, jeżeli chodzi o... że tamte stanu... Nikt nie będzie tego już używał, bo nie ma po co. Raz, że dużo studiów nie pracuje na Unrealu, tylko pracuje na innych silnikach, czy to własnych, czy na Unity, czy, 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 czy na, na, na innych szeroko dostępnych. Natomiast Kładz już spokojnie, on jest nie jest tak przyjazny, jeżeli chodzi o user interface. Tam tak naprawdę ten system trzeba zbudować od zera na zasadzie logiki blueprintów czy mm, wizualnego programowania. Natomiast daje ogromne możliwości i zarówno jeżeli chodzi o muzykę adaptatywną, jak ale nie tylko, jeżeli chodzi o synchronizację Muzyki sound designu, jeżeli chodzi o synchronizację muzyki diegetycznej, jeżeli chodzi o synchronizację muzyki w grach typu MMO czy multiplayerach, jeżeli parę osób chcemy zrobić od z paru osób wykonujących czy grających na instrumentach, tak jak parę MMO już próbowało to zrobić. To wszystko w, quad, w, w tym module Quartz w Unreal da radę zrobić. Także, tak, jeżeli chodzi o, o audio i o muzykę w Unreal, to Quartz ten, ten moduł jest, jest przyszłością, jeżeli chodzi. Ale to jeżeli chodzi o energię, jak najbardziej. Wise i F mod mu nie ustępują, także to nie jest tak, że to zastąpi wszystko, co znamy. Dobrze, no to słuchaj, przejdźmy może jakby teraz do, do kolejnego tematu, czyli do twojej, do twojej muzyki. Premiera gry The Last of była w tamtym roku, tak? Jeżeli, jeżeli dobrze, dobrze tak. pamiętam. Tak. Okay. Końcówka? Tak. Rok temu. Nie, rok temu. rok temu. Rok temu to było w marcu. Nie pamiętam dokładnie którego, ale w marcu także to już rok Wszystkie minął. <noise> Dziękuję bardzo. Zbli Zbliża się premiera xboxowa teraz. Nie wiem do końca jeszcze kiedy, ale nadchodzi z za rogiem. Powiedz mi, czy, jeżeli chodzi o o, o Las Oasis. bo ona może tak na dobrą sprawę poszczycić się bogatą bazę dźwięku, bo skupmy się, rozgraniczmy to na razie, porozmawiajmy trochę o dźwiękach, a później o samej, o samej muzyce, bo być odpowiedzialny za te dwa aspekty. Powiedz mi, jeżeli chodzi o to, dlaczego mówię o bogatej bazie, bo jak oglądałem te wszystkie filmy i materiały, o których opowiadałeś, jak powstawały te dźwięki, zresztą te, trzeba też opowiedzieć o samej grze, o czym, o, o czym ona jest, tak więc będę, będę wielce tobie zobowiązany. Nie ma problemu, jak, jak najbardziej słowa. wprowadzę. Bo to też ułatwi naszym słuchaczom zrozumieć, dlaczego są takie bogate te... te o te czym dźwięki. my właściwie rozmawiamy. Co, Zgadza co się. się. I czy mógłbyś trochę nieco opowiedzieć o tych dźwiękach i o samym procesie ich powstawania, bo sądzę, że część, jak nie wiem, Większa z nich była organiczna. Jasne, to tam. 90 parę procent, jak nie, nie może nie, nie wszystkie, ale ogromna większość była organiczna. Yy, tu na starcie, żebyśmy byli jasności, a tu nie byłem sam w tym projekcie. Przy projekcie pomagał mi mój yy, dobry przyjaciel, już wspomniany tu zresztą współzałożyciel Warsaw Game Audio Michał Jankowski. I pomagał mi też na, na outsourcingu w ostatnim puszu, jeżeli chodzi o dźwięki yy, dźwięki potworów w Las Tegas z Dawid Mika. Kolejny, kolejny współzałożyciel WGA się razem udało się spotkać. Szagm Muzycznych muszkietarów. Tak, przy tym, przy tym projekcie. Chłopaki teraz właśnie te, teraz siedzą w Hogach i robią tam e, jestem przekonany, że świetne rzeczy. Znaczy tylko wypatrywać, co tam z ich stajni wypłynie, bo mają świetny zespół. E, Także, żeby tu była jasność, to nie jest tak, że ja zrobiłem wszystkie dźwięki i, i, i zrobiłem wszystko sam. Miałem też wsparcie na początku Łukasza, potem Artura, audioprogramistów, bez nich to też te, te rozwiązania, które ja sobie powymyślałem, one wymagały customowych narzędzi. Także tu, tutaj za mną i za tym, że ta gra rzeczywiście dobrze brzmi i, i za jakimś tym sukcesem soundtracku też stoi, też stoi parę osób. Już ze wspomniałem zresztą Kamilem Piedrzyckim, jest to, to, czego możemy posłuchać na, na Spotify, to finalne brzmienie wyszło spod jego ręki. Natomiast wracając do samych dźwięków, to, to tak i, i, i gry. Last Oasis to jest gra MMO z gatunku survival, natomiast z nomadycznym twistem, jak to robi studio Donkey kto nazywać. Ten nomadyczny twist polega na tym, że Ziemia przestała obracać się wokół własnej osi w wyniku kataklizmu, ale dalej krąży dookoła Słońca. Teraz doba zamiast 24 godziny zajmuje 365 dni, i mamy połowę Ziemi spaloną Słońcem, połowę skutą lodem, i są takie wąskie paski e, Ziemi, tam gdzie Słońce ledwo wschodzi albo zaraz zachodzi, które są zdatne do życia. I te paski przez rotację Ziemi wokół Słońca cały czas się przemieszczają, i ludzkość prowadzi nomadyczny tryb życia, podróżując razem z tymi pasami zdatnymi do życia. I ta podróż odbywa się na walkerach. Walkery to są ogromne statki, natomiast nie pływają, tylko chodzą. To są ogromne statki na drewnianych nogach, które bardzo przypominają strandbists, takie, takie rzeźby duńskiego artysty. Natomiast... Co jest ciekawe, to nie jest tylko zabieg jako ładne backstory. W grze rzeczywiście jest tak, że trzeba się przenosić z serwera na serwer, z mapy na mapę, ponieważ one wygasają, one w końcu zostają spalone przez to słońce. I nie można się osadzić w jednym miejscu, jak to często w MMO bywa, okopać się tam i wywalać wszystkich, którzy próbują się do nas dostać. No nie jest to World War, Warcraft, tak? Nie, nie. Także, także to był bardzo ciekawy twist na całej żanrze od początku, jeżeli chodzi przez przez pomysł na wykonanie i rzeczywiście egzekucję. Eee, ale co za tym szło już dla, dla naszych dźwięków? Przede wszystkim walkery i te ogromne machiny drewniane, które, e, które stanowiły bardzo duże wyzwanie. No bo w sound designie często, jeżeli pojawiają się rzeczy organiczne, które chcemy odwzorować, to po prostu idziemy i je nagrywamy, a potem te dźwięki odpowiednio obrobione trafiają do gry. Natomiast nic, co mogłoby przypominać walkery, nie istnieje za bardzo. Najbliżej, e, najbliżej to, to, to jakiś duży, stary młyn drewniany, ale to i tak no, po troszku tylko. Z dużych drewnianych mechanizmów już praktycznie nie ma. One wszystkie zostały za, zamienione na inne materiały. E, bardzo trudno do czegokolwiek takiego dotrzeć, dlatego musieliśmy się wykazać sporą dozą kreatywności z Michałem. E, weszliśmy na początku dwa, bądź trzy dni już teraz nie pamiętam do, do jego studia, do Noizerumu w Warszawie i przygotowywaliśmy sobie bazę, bazę nagrań, robiliśmy, że tak powiem własną bibliotekę dźwiękową podłokery inne drewniane machiny. E, I tutaj, żeby uzyskać Tę pożądaną wielkość i ten ciężar dźwięku, mimo tego, że nagrywaliśmy stosunkowo małe atrybuty, to posiłkowaliśmy się użyciem mikrofonów kontaktowych. Są takie mikrofony, które działają jak stetoskop je się przytyka do. Do powierzchni materiału. I ten mikrofon kontaktowy zbiera drgania z materiału, natomiast gdybyśmy go trzymali w powietrzu, to nie zarejestruje nic. I te drgania mają w sobie bardzo dużo niskich częstotliwości. One są nasycone tym dołem i po połączeniu z nagraniami z innego, normalnego, bardziej standardowego mikrofonu można uzyskać znacznie większy, cięższy tłustrz, że tak powiem, dźwięk. Okej. Okay. Powiedziałeś, że około chyba 90% było w kwestii organicznych dźwięków było ponagrywanych. Pamiętasz jakąś, jakbyś mógł jakąś anegdotkę opowiedzieć, przynajmniej jedną, jaki instrument, czy znaczy instrument, jakie dźwięki uzyskałeś poprzez Aha. nie wiem... Jed, jedne, z, jedne z najciekawszych, naj, największych dźwięków, które mamy, które pojawiają się w w momencie, kiedy nasz walker, kąt jego pokładu zmieni się w dość znaczący sposób, dość szybko. Czyli jak zaczynamy wjeżdżać pod górkę albo zjeżdżamy, żeby to podkreślić. One się wzięły z takiej. Yy, malutkiego drewnianego samochodziku, który miał trochę nierówne osie i kółeczka mu troszkę skrzypiały. Jak on przejechał po, po dużej desce, ob, zaraz obok mikrofonu kontaktowego, to mieliśmy po prostu takie napięcia i rezonansy tam, że, że brzmi, to, brzmi to naprawdę jak ogromna. E, ogromna machina, więc e, no, na, na przykład, na przykład taki, taki, taki samochodzik nagrywaliśmy z bardziej też takich codziennych rzeczy. To e, chyba kolejną warstwą w tych ruchach e, takich znaczących walkera, grających mocne naprężenia drewna, e, jest po prostu krzesło przesuwane bardzo, bardzo powolutku po podłodze i to też daje bardzo ciekawe rezultaty. Taki dźwięk jest oczywiście odpowiednio zwalniany, odpowiednio obrabiany, on jest nagrywany w większej częstotliwości próbkowania, żeby nie stracił tych wysokich częstotliwości, kiedy go rozciągamy, ale pozwala uzyskać efekty, no, które robią wrażenie. A jeśli chodzi o sound design, to czy coś mm -hmm. Było coś takiego, co sprawiło ci takie naprawdę duże wyzwanie? Miałeś taki dźwięk, który próbowałeś po milion razy i za każdym razem nie osiągnąłeś takiego efektu, jaki chciałbyś uzyskać? Nie, nie ma czasu na milion razy w produkcji gier. Jest, czas na, jest na czas na dwa, trzy gody lecimy dalej. Natomiast zdecydowanie najwięcej iteracji przeżyły walkery i to było od początku wiadome. To była pierwsza rzecz, którą ja się zająłem i nad którą pracowałem E, dotykałem tu i ów, gdzie aż do samego końca pracy nad grą która trwała no, licząc razem z okresem po wydaniu to, to pracowałem nad nią dwa lata e, z walkerami przede wszystkim problem był tego typu że nie można ich było potraktować jak e, zwyczajowe pojazdy nie można było nagrać paru próbek silnika na różnych częstotliwościach i bawić się wysokością dźwięku żeby przechodzić między nimi Ponieważ yy, drewno ma bardzo wyraźną tonalną charakterystykę. Jeżeli spróbujemy podnieść częstotliwość drewnianych stukotów, to zrobi nam się yy, no zrobi nam się taki instrument drewniany po prostu z tego. To od razu słychać, że to nie jest coś co naturalnie. Jeżeli mamy zębatki drewniane, to one po prostu staną się głośniejsze. Częstotliwość, jeżeli chodzi o ilość tam szurnięć, czy stuknięć na sekundę, to się zwiększy, ale żadnego wzrostu, jeżeli chodzi o wysokość dźwięku, o wysokość tonu dźwięku nie będzie. Więc tu było dużo kombinowania, jak właściwie to przyspieszanie tych, um, tych obrotów ugryźć. Jeżeli nie można tego zrobić w standardowy sposób. Ja wcześniej akurat miałem doświadczenie, jeżeli chodzi o i nagrywanie, e, i udźwiękawianie e, gier i budowanie systemów silników, także tu ta cała wiedza musiała wylecieć za okno. Ja się bardzo cieszę, że na łamach naszego podcastu mówimy o tym sound designie, bo nie wiem. Ja czy... również. <laughs> nie, nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że w dalszym ciągu, mimo tego, że widzisz, mamy e, Warsaw Game, audio, grupę zapaleńców i też osoby, które pra przecież pracują w branży, to dalej gdzieś ten ten sound design w Polsce jest trochę traktowany po macoszemu, mam takie wrażenie, chociaż to się zmienia, chociażby w wcześniej wspomnianych studiach, tak, bo mamy zarówno we Warszawie, w Bydgoszczy, w Cieszynie i jeszcze prawdopodobnie gdzieś jeszcze indziej, ale teraz nie jestem w stanie sobie tak przytoczyć z, z głowy, to dosłownie za, za, zaraz opowiemy, o, po, porozmawiamy o muzyce, ale jakbyś miał Powiedzieć ostatni jakiś y, dźwięk, który z gry, z jakiejkolwiek gry, który zrobił ostatnio na Tobie takie duże wrażenie? Jaki to Uuu, byłby? Wow. Ostatnie duże wrażenie, który dźwięk dla mnie zrobił, pojedynczy. A, to jest trudne pytanie. To ja nie ma łatwych pytań. Yy... Całościowo, ale tu już bez wymienia, wymieniania, może pojedynczego, ale, ale całościowo, jeżeli chodzi o udźwiękowienie UI, u teraz ogrywam eee, Boże. No Man's Sky. Eee, i, I jeżeli chodzi o, o te dźwięki które są mocno powtarzalne, które są UI-owe, które, które też wynika, wiążą się z harwestowaniem resursów, no, wokół tego głównie e, i odkrywania głównie gra się kręci. One są zrobione w bardzo przyjemny, nieingerencyjny sposób, jednocześnie dając bardzo dobry feedback graczowi, e, że jego akcja została wykonana bądź nie została wykonana. To jest taki bardzo ładnie, dobrze zrobiony, subtelny UI i to jest bardzo trudny UI do zrobienia, bo Łatwiej jest zrobić UI w grze, a, na przykład w The Division, która ma świetny UI, moim zdaniem świetnie brzmiący, sci-fiowy UI. a Jestem zakochany, natomiast tam wszędzie ten UI ma być e, taki znaczący. Tutaj, czy, czy rozmontowujemy broń, czy dodajemy upgrade do niej, czy coś przerzucamy. To wszystko są, to są mięsiste rzeczy, które wchodzimy, mamy mieć jasny feedback, i nie robimy tego aż tak często. Natomiast w grze typu No Man's Sky, gdzie e, w tym UI spędzamy stosunkowo naprawdę dużo czasu, dźwięki trzeba potraktować znacznie subtelniej, a dalej muszą pełnić swoją rolę i to jest dość duże wyzwanie. Uważam, że tam jest co całkiem, e, całkiem dobrze sobie ekipa z tym poradziła. A Paweł, o u ciebie? Jeśli chodzi o sound design? Mm -hmm. Coś ostatnio przykład tw e, twoje uszy? <laughs> Nie, ja, się, ja musiałbym się naprawdę mocno. Zastanowić. To ja szybko powiem. Ja, ja sądzę, że ostatnio takie, dwie takie gry, które zrobiły dla mnie piorunujące wrażenie pod kątem sound design to jest Dead Stranding i, Oj, tak. i, God o, of, i God of War. No, to czy, to, 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 ale to teraz mieliśmy mówić o jednym dźwięku, nie o całych grach. Zawęż trochę. Tak, ale jest to dobrze, no to. E, co, w pa, def, pa, co w Death Stranding. Pa, już, w, ta, w, ta, w takim razie. Ja zmieniam Ja zmieniam. Ja dokładnie, ja, ja tutaj tasuję karty, ale nie, żartuję teraz. W przypadku Death. Już, tu, już, się, już się tłumaczę. W przypadku Death Stranding to na pewno będą odgłosy wynurzonych. I, a w, jeżeli chodzi o Gadowor, no to chyba nie będę oryginalny, ale ma dźwięk, dźwięk tego, nie siekiery, tylko... Topor. Topora. Oj, topora. on tam tak, jest. Topora. O, jest świetny. No, tak. Zresztą wiesz, no, przy Gadoworze pracowało razem z naszym Danielem Pilczyńskim zresztą e, 20 designerów. To jest, no, można się spodziewać, że to będzie dobrze brzmiało. To było 12, 12 na miejscu i 8 na outsource Także to potężna i to wszyscy z górnej półki, że tak powiem. się e, sobie mogli ale, dubać na spokojnie. Tak, ale tak, obie, obie gry brzmią, brzmią absolutnie przepięknie. No dobrze, Michale, to wróćmy teraz do muzyki. No bo jest o czym mówić. W muzyce Twojego autorstwa do, do gry Last Oasis usłyszymy sporą dawkę instrumentów przywodzących na myśl Bliski Wschód, baśnie Tysiąca i Jednej Nocy oraz kulturę Beduinów i, i Ma Mongolię. Czy był to celowy zabieg lub otrzymałeś takie wytyczne od samego początku od deweloperów? To jest tak, jeszcze zrobię małe wprowadzenie do tego, jak, yy, jak moja rola, jak wyglądała moja rola w Donkey Group, bo ja tam zostałem zatrudniony tylko i wyłącznie jako sam designer na starcie. Yy, studio miało współpracować z, yy, z kompozytorem z Niemczech, natomiast z różnych powodów ta współpraca nie wypaliła. I na tydzień przed pokazaniem pierwszego trailera, przed opublikowaniem gry, ja zostałem poproszony o napisanie y, muzyki do tego trailera, pracując już parę miesięcy jako sound designer. Tydzień? No proszę. E, tydzień. Siedem dni, nie mniej, nie więcej. E, I te jeszcze trzeba dźwięki też trzeba było zrobić, tak że ktoś zrobił za mnie, nie? Nie zabolało. <laughs> e, I szczęście w nieszczęściu, ja gdzieś... Bardziej z osobistej ciekawości e, pisałem sobie małe motywy, szukałem sobie, rozglądałem się, e, studiowałem sobie troszeczkę tę muzykę Bliskiego Wschodu, e, jak to wszystko wygląda. Natomiast e, to był taki, wyszło bardzo na dobre ten myślę, że i temu projektowi, że dzięki temu, że ja dostałem tylko tydzień, to powiedziałem, że dobra, no to jeżeli jest tydzień, nie ma problemu. Ja siądę i to napiszę, ale robimy tak, że ja chętnie przyjmę każdy feedback, ale wszystkie finalne decyzje są moje. Nie możemy robić tak, że będzie nade mną ktokolwiek i będzie mówił, że nie, to zmień, to napisz tak, bo się nie wyrobimy. I, i, I powstanie z tego sklejka, która nie będzie działała. Ja będę na bieżąco przyjmował uwagi, ale ja mogę je albo przyjąć, albo odrzucić. Finalna decyzja na, należy do mnie. Developer się. Warunki. I, I się tak po prostu zgodzili? Tak, no, deweloper się zgodził. No co mi jej zrobić? <laughs> deweloper się zgodził. E, praca przebiega w miarę gładko. Ten pierwszy, e, pierwszy utwór oczywiście nie był. E, tak dobre, jakbym chciał, żeby był, nie, nie zawarłem z nim wszystkiego, co by było. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej o tej, o tym Korgry, o tej nomadyczności całej ludzkości, o tej podróży niekończącej się przez pustynię. To przywodzi na myśl od razu ludy nomadyczne Bliskiego Wschodu, czy Beduinów, czy właśnie stepy Mongolii. Także ja chciałem pójść w tym kierunku, i w tym kierunku chciał, żebym poszedł, deweloper, także to nie było tak, że deweloper chciał j a ja powiedziałem, że robimy Bliski Wschód i ma być po mojemu. Tu bardziej do, co do głównego kierunku my się zgadzaliśmy, także, także problemu nie było. Znalazłem w międzyczasie. Um, Akurat do tego pierwszego trailera to znalazłem pierwszą dwójkę instrumentalistów, czyli jednego instrumentalistę, Mateusza Szemraja, który jest od instrumentów szarpanych, i wokalistę. Wokal, który znalazłem. Też zupełnie przez przypadek, bo dzwoniłem się po prostu do mojego przyjaciela. Na początku szukałem wokalu gardłowego. Nie trafiłem na Barta Pałłęgę, nie wiem jakim cudem, ale nie trafiłem. Pewnie przez to, że miałem tydzień i, 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 i zabrakło tego czasu na research. Natomiast przypomniał mi się Mateusz Polański, mój kolega z czasów grania bluesowego. Który ma fajny, bluesowy, głęboki głos z fajną chrypą. E, także zadzwoniłem do Mateusza i pomyślałem, że no, wokalizę potrzebuje męskiej, szotskiej wokalizy do, do, do tego numeru trailerowego. Zaprosiłem go. Okazało się, że Mateusz jest wielkim fanem śpiewu gardłowego, jest samoukiem, sam się go nauczył. E, I tym sposobem śpiew gardłowy, którego nie mogłem znaleźć, i tak w tej muzyce wylądował i, i nadał bardzo wiele charakteru, przez to, że Mateusz nie jest. Rdzennym Mongołem nie śpiewa tym tuwańskim śpiewem gardłowym w taki ortodoksyjnie poprawny sposób, tylko ma jeszcze taki flair tego zachodniego wokalu, który gdzieś tam przenika przez ten śpiew gardłowy, także śpiewa w bardzo oryginalny, charakterystyczny sposób. I bardzo się cieszę, że udało się go do współpracy zaprosić. No, także odpowiadając Mariuszu na twoje pytanie, jak najbardziej zamierzone powiązania z Bliskim Wschodem, pustynią i ludami nomadycznymi. No bo pytam się, ponieważ tak sięgałem, kiedy się przygotowywałem do tej naszej dzisiejszej rozmowy, zastanawiałem się, czy gdzieś wcześniej słyszałem podobne, podobne projekty, czy jakoś nie umiałem. Powiem, powiem szczerze, że nie, nie potrafiłem sobie znaleźć z takiego, takiej muzyki, przynajmniej takiej gry, gdzie, no bo jeżeli chodzi o twój projekt, to w w los o Oasis cała jest taka muzyka, to cała jest muzyka wypełniona takim bliskim wschodem i o tych tak. stepach mongolskich zdarzają się gry, gdzie mają poniekąd yy, tak, gdzie takie jest, ele elementy. Jest jedna mapa pustynna i wtedy dorzuca się albo ut albo także. Albo... <laughs> tak, tak, wspomniany mem, który Dokładnie. ostatnio... Tak, jest... tak ostatnio. Ja, no, ja mam całą grę, która jest pustynną mapą, to co miałem zrobić? No, to było, to, wiesz, to było wyzwanie. Na, na jakby Oj tak. No, i to było ogromne tak. wyzwanie, żeby nie, nie popłynąć troszeczkę w taką monotematyczność. Przy... Tak, tak, to jest to, 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 było du, to było duże wyzwanie, szczególnie, że nie oszukujmy się, ja takiej muzyki wcześniej nie pisałem. To nie było, to ja się czuję świetnie. Ehm, Pierwszą, na przykład, ciekawą obserwacją było, że, że, że twórcy tej muzyki yy, yy, za bardzo z harmonii nie korzystają. Tam się wszystko opiera na dronach i na prowadzącym instrumencie, ewentualnie drugą, drugiej linii, która, myślę, że kontrapunkt to bardzo naciągane określenie na to, ale generalnie zwykle jest dron i głos prowadzący, jakiś rytm i to tyle. I trzeba nagle zamiast wychodzić z progresji akordów i pisania harmonii, to trzeba o tym zapomnieć i, i pisać w zupełnie w inny sposób. I jeszcze ważna rzecz, że w grze grasz e, dużo ciszą, bo nie jest tak, że muzyka nam cały czas Oj, to, tak. to towarzyszy. Oj tak, ja, ja jestem w ogóle zwolennikiem w, w wszystkie gry, nad którymi pracuję, w mniejszym, w większym stopniu staram się grać ciszą, bo uważam, że e, ona jest naprawdę potężnym narzędziem. Nie ma nic lepszego przed utworem, który chcemy, żeby wywarł e, jakiś nacisk emocjonalny na gracza, obojętnie w którą stronę. Nie ma nic lepszego jak, niż cisza przed i, i, I są gry, które, które, których soundtracki uwielbiam, ale które zdarzało mi się jako gracz po iluś tam godzinach tę muzykę wyciszyć, bo rozkład proporcji był nieco chybiony. Przynajmniej w moim osobistym cisza, subiektywnym cisza odczuciu. To, co wielokrotnie również podkreślaliśmy i na game music, jak również chyba na podcastach i na streamingu, że cisza też może być idealnym instrumentem, tylko trzeba go po prostu umieć wykorzystać. Dokładnie tak. Nie mogę się bardziej zgodzić niż bym chciał. A dziękuję. To Michał, przechodząc jakby do kolejnego elementu, nad którym pracować, bo to też jest bardzo istotne. Czy naszym słuchaczom mógłbyś opowiedzieć o systemie interaktywnym, mm -hmm. który specjalnie stwor, 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 stworzyłeś do, do celów tej gry? Bo też jest tam taki element, że jak kilka postaci na, na, w miejscu się spotka, to na klawiaturze mogą wystukiwać pewne elementy związane ze śpiewem, tak? Tak, to działa w ten sposób, że obojętnie można sobie samemu nucić w grze również. E, klawiatura numeryczna na klawiaturze e, działa jako wyzwalacz e, naszego głosu. Eee, oprócz tego, i to są nutki lecące mm, e, po kolei w pentatonice, oprócz tego możemy płynnie podnosić lub obniżać o jeden ton, przez co mamy dostęp do, do wszystkich dźwięków z gamy i to był projekt, który ja zrobiłem jak miałem troszeczkę więcej luzu, więc sam go sam zrobiłem prototyp w blueprintach, ograłem na początku moją żonę, która jest, jest wokalistką już nieczynną co prawda, ale jeżeli potrzebuję wokalu to najczęściej się przynajmniej zaczynam od niej pozdrawiamy Jeśli, żonę, pozdrawiamy jak serdecznie. najbardziej, żona, żona jest cudowna i najlepsza no, w każdym razie nagraliśmy, nagraliśmy z Anitą bazę sampli. Ja je pociąłem w ten sposób, że każda, każda z nutek ma ileś swoich wariacji, żeby to nie było, że to jest dokładnie ta sama próbka przy każdym naciśnięciu. Oprócz tego są docięte końcówki, także przez długość trzymania klawisza głos się wydobywa w momencie, kiedy puścimy się kończy. Oczywiście nie jest sztucznie przeciągany, czyli osoba też może wypaść z. Z oddechu, natomiast to jest wszystko y, zaprojektowane, żeby y, ludzie mogli sobie razem jakoś zabić czas. Można zapytać, czemu zabić czas, jak już grają w grę? Ale w tej grze trzeba się sporo przemieszczać, więc często jest tak, że cała ekipa wskakuje na walkera, ktoś prowadzi, ktoś tam coś kraści, ale reszta no, czeka aż dojedziemy w następny punkt. E, więc to był jako taki gimmick dla graczy wrzucony, okazało się, że i, przy naszych, i od naszych beta testerów i potem od graczy był naprawdę bardzo duży pozytywny feedback, były historie typu e, sytuacji, gdzie większy klan łapał mniejszy i groził im odebrania odebraniem dóbr i walkerów, e, natomiast żeby ich puścić wolno, no to musieli sobie wyśpiewać. I zmuszali ich na przykład do, do, do tego śpiewania. Także na bardzo różne sposoby system był wykorzystywany. System został zaprojektowany na z myślą o długich dźwiękach, o takim, o takim mantrycznym chantingu, o budowaniu właśnie jakiejś harmonii pomiędzy, pomiędzy różnymi dźwiękami. On nie zadziała, jeżeli będziemy chcieli sobie wygrać skoczną melodię, po prostu. Prędkość, z jaką te próbki wchodzą, po, wchodzą, powoli one nie są grane staccato, zresztą nawet gdybyśmy próbowali tak zrobić, to problemy z latencją i że to nie jest presynchronizowane w żaden sposób i różne pingi u różnych graczy, żeby to zgrać razem, to jest bardzo, bardzo trudne. Nie chcę powiedzieć niewykonalne, ale przy, przy grzewach, jak sesie, gdzie optymalizacja jest ok, ale cały czas to jest. Work in progress, no to mogłoby to się mocno nie udać. Także na przykład jest z ciekawostek wbudowany ten tam też taki system, że jeżeli naciśniemy za dużo klawiszy za szybko, to nasza postać zamiast zaśpiewać, to sobie. Zrobiła... I dopiero wróci Taki do śpiewania. Tak, do wróci dopiero do śpiewania. także jest taka blokada dla tych, którzy by chcieli za dużo kawiszy naraz wcisnąć. Ja bym się chciał zapytać Ciebie, e, jeśli mogę, Mariusz? Pytaj śmiało. Możesz, masz jakieś pytanie? A Ja bym się chciał zapytać e, jednak mimo wszystko o inspirację, bo wychodzę z założenia, że nikt z mhm. nas nie rodzi się geniuszem. E, powiedziałeś, że no cóż, tworząc muzykę do e, tego trailera miałeś 7 dni, czyli musiałeś zrobić bardzo szybki research, sam powiedziałeś, że sam takiej muzyki nie, nie słuchasz mm, ale powiedzmy, ja po, poczytałem e, o tej grze gdzieś jakoś na samym początku, kiedy gra była zapowiedziana, obejrzałem jakieś koncept mm, arty czy arty w ogóle opublikowane i pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, nie wiem dlaczego, e, to była Duna. Ale, ale nie wiem. Bardzo skoję bardzo dobrze skarżę. Ty, ty miałeś. Mm, Czy wiesz, Duna, Duna jest. Duna jest e, fajnie, że się kojarzy, bo jest medium pustynnym. Tak, bo właśnie, e, właśnie nad... z tym mi się kojarzyło. To jest tak jak zauważyliśmy, to nie jest typowe MMO. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no głównie tam chyba przeważają takie klimaty właśnie pustynne, czyli również jakieś wielkie roboty m, chodzące na. Tak, na, 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 ta, na tam. I natomiast jeżeli się chodzi o. No, właśnie chciałem zapytać Ciebie, co Ciebie zainspirowało do stworzenia e, muzyki? Diuna jest bardzo fajnym przykładem, natomiast sama Diuna też, wiesz, opiera się bardzo mocno o zawiłości polityczne, o rozbudowane społeczności, kluczki tu i tu. Tu jest znacznie bardziej survivalowo, że tak powiem. Tu nie ma takiego high society, gdzie można by to było. Więc muzykę do tytułu, który był bardziej osadzony w Realiach Duny, też można by robić bardziej wysublimowaną, że tak powiem, bardziej złożoną. Tutaj trzeba było to zrobić bardziej e, surowo i troszeczkę z takim z szorstkością, że tak powiem. E, wiesz co, największą inspiracją pierwszą e, był zespół Jadka jeżeli chodzi to jest zespół z Mongolii który oni grają takiego e, taki mongolski punk przy punku jest troszeczkę w sensie korzystają przy muzyce przy klasycznych instrumentach e, mongolskich przy śpiewie gardłowym pojawiają też się też przesterowane gitary tam bardzo ciekawa twórczość, bardzo ciekawa energia, y, operowanie właśnie i śpiewem gardłowym, i tymi dronami, i powtarzalnymi frazami. I to była, to była pierwsza y, pierwsza kapela, pierwszy album, gdzie pomyślałem, że o, z tego bym chciał zaczerpnąć do tego albumu. Więc to była, to była pierwsza inspiracja. Wiesz co, ja bym jeszcze na sam koniec chciał o tej... Mm... O tej implementacji i jeżeli chodzi o tą muzykę, bo tam chyba, jak dobrze zauważyłem, w menu jest taki jak się. Teraz trochę. Zauważyłem u ciebie też nawiązania do tego, co Borysa Słabow zrobił w Original Sin dwójce. Wybór tych instrumentów i u ciebie chyba podobnie. Nie, 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 nie jest tak Jak u Borislava Slavowa okay. zrobił tak, że w menu wybierając swoją postać Możemy wybrać Instrument przewodni, który będzie nam Grał e, Główne tematy i Wszystkie, wszystkie Tematy podczas bitwy e, I Borislav Miał strasznie dużo roboty z tym Żeby to wszystko przemiksować, zrobić Szczególnie, że to są różne instrumenty Bo tam jest wiolonczela, tam jest ud tam jest bansuri, i jeszcze coś jest. Także to są, to są zupełnie, to nie są wszystkie czy czteryslunowe instrumenty, tylko każdy, każdy jest po z, z innej bajki. Także to, że, że on się na to porwał i to jeszcze zrobił, że to tak świetnie brzmi, to naprawdę e, czawki z głów Borislaw. E, zresztą e, uwielbiam gościa. Eee, nie, nie, nie ma, nie ma, ja się na nic takiego nie, nie porywałem przy e, przy Last Oasis, jeżeli chodzi o to e, docelowo miało być no to, to na razie nie, nie zostało, może jeszcze kiedyś zajrzy do gry e, miała być możliwość wyboru tego głosu, którym śpiewamy, na razie jest po prostu wybór, czy to będzie głos damski, czy męski, oczywiście w zależności od tego, jaką postać zrobimy, ale dalej przy kastomizacji postaci, takie były plany na razie one są gdzieś tam e, wstrzymane że będzie można wybrać swój, swój głos w grze. Okej, okay, okay, ale to i tak bardzo impo, e, imponująco brzmi. M Michał, no to na sam koniec takie pytanie: czy bardziej się czujesz kompozytorem, czy sound designerem? <grym> to jest świetne pytanie, i ja się już pogodziłem z tym, że nie będę o tym decydował. E, dużo osób, zresztą na przykład Jeff Langsock, którego kiedyś spotkałem z Hexen i Audio, <grym> Na któryś dla końcach przyjeżdżał, miał wykład. Mówił mi, że trzeba się, że tak dużo osób zaczyna w branży jako kompozytor i sound designer, ale trzeba się zdecydować, trzeba się określić. Ja się pogodziłem z tym, że się określać nie będę. Są projekty, przy których jestem przeszczęśliwy i spełniam się pracując jako sound designer. Są projekty, przy których jestem przeszczęśliwy i spełniam się pracując jako kompozytor. Są projekty, przy których pracuję jako jedno i drugie. I, I nie czuję presji, że, że muszę w którymś momencie wybrać, są etapy mojego życia, gdzie pracuję znacznie więcej jako sound designer. Są etapy mojego życia tak jak ostatnie, że pracuję więcej jako kompozytor. Jedno i drugie. Jedno wpływa pozytywnie na drugie, drugie wpływa pozytywnie na pierwsze. Nie czuję w tym momencie żadnej presji ani z wewnątrz, ani z zewnątrz, żeby, żeby się określać, i też, też trudno mi powiedzieć, kim się, e, kim się bardziej czuję. To zależy ewidentnie od projektu, od, od, e, od zespołu, od tego, od tego, z kim pracuję w danym momencie. Może to będzie dziwne pytanie, tak e, na zakończenie. Super, ci... dziwne pytania są <laughs> najlepsze. Dawaj. Ale czy może jest taka gra? Z przeszłości, z dzieciństwa, może taka, którą sam niedawno grałeś, do której czujesz, że chciałbyś sam stworzyć muzykę, swoją własną? No je, to oczywiście, do Fallouta. O. I to jest, to jest moje marzenie od, od, od zawsze. Ja wylądowałem w branży gier, przez to, że w 2015 roku zrobiłem, jak tylko pojawił się, jeszcze nie wiedziałem, że czwórka będzie troszeczkę odstawać od tego, co było. Z perspektywy czasu to wyszedł fajny sandbox, ale no nie rozwódźmy się, bo to też temat rzeka. Natomiast ja zrobiłem w 24 godziny po tym, jak ten trailer się pojawił w sieci, zrobiłem swoją wersję muzyki do niego i tak dostałem z Australii pierwsze zlecenie napisania muzyki do gry, także nie dość, że Fallout jest moim ukochanym franchise'em Jeszcze e, dał i, ci furtkę do branży Dokładnie, jeszcze dał mi furtkę do branży także tak, jeżeli to, to jest moje to jest moje marzenie i, i jak najbardziej to, oczywiście jeżeli te IP zostałoby nieco odratowane i może, może zmieniło trochę właścicieli obecnych, ale jeżeli kiedyś by się udało na, albo nad samym Falloutem albo nad czymkolwiek w tej stylistyce pracować e, to tak. No, no, Microsoft już finalnie przejął Bethesdy, tak jeżeli ktoś nas z Polska, bądź Xbox Polska nas słucha, a tu jest kompozytor, który z miłą chęcią muzykę do Fallouta z, przygotuje. Z bardzo miło. Tak, więc zachęcamy. Michale, no, co, co ja mogę powiedzieć? Bardzo ci dziękujemy, że tutaj z nami byłeś. Strasznie to szybko przeleciało. To ja dziękuję. Bardzo... No, to jest może, może temato, więc my moglibyśmy tak gadać i gadać bez końca. Bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiliśmy. Bardzo dziękuję za pytania. Do rychłego, do rychłego zobaczenia. My z Pawem, jak zawsze, bardzo Wam serdecznie dziękujemy i zachęcamy do subskrybowania nas na Spotify, Apple Podcast oraz na, na YouTube. Za niecały, a czy już za tydzień będzie szósty, szósty odcinek. Słuchaliście piątego odcinka podcastu Słuchaj Z tej strony kłania się Marsz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Słuchaj, 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 Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.